Myślę, że maksymalnie 60 cm ma ten szczupak. Przynęta dosyć duża, naprawdę. Dobra, płyń przyjacielu do siebie, wracaj, rośnij. Dobra, jest następny. No, ten to już taki będzie 70 parę centymetrzyków. Cały czas na dużo przynętę. Czy dużo? No, 30 centymetrów. Przynęta ma taki rozbójnik. No dobra, płyń krokodylu, rośnij. No zobaczcie, już taki troszeczkę raźniejszy. Myślę, że tak pod 80 cm będzie. Troszeczkę pokaźniejszy. Piękny predatorek. No wszystko fajnie, fajnie biorą, tylko gdzie są te metrowe? Gdzie są te metrowe rekinki? Taki nieduży maluszek tym razem.
Przynęta też dosyć spora, 25 cm. O, będzie troszeczkę lepszy. Jest. No, tego to będziemy chyba mierzyć. Już taki troszeczkę lepszy. No. Chyba w końcu będzie metróweczka. O, na pewno. W końcu się doczekałem. Jest, zobaczcie, piękny. Super. Piękna metróweczka będzie. Dobra, szybki pomiar, nie męczymy, bo szkoda takiej sztuki. Dokładnie ten potwór ma 106 cm. No i dobra. Niech sobie płynie. No i pięknie, chcieliśmy metróweczkę i oto pierwsza metróweczka. Trzeba było troszeczkę na nią poczekać. Ale nie zawsze niestety biorą te metrówki, więc jest ich parę sztuk, ale nie są takie głupie, żeby na wszystko brać. Tym bardziej, że presja jest bardzo duża. Każdy coś tam kombinuje, każdy no coś tam chce złowić tego swojego szczupaczka. No co, jestem już zadowolony w sumie. Zaraz będę kończył, bo wychodzi słońce, już jest dosyć wysoko, robi się coraz bardziej ciepło. Jeszcze troszeczkę spróbuję, parę razy porzucam i na dzisiaj będzie to wystarczająco. Jest kilka szczupaków złowionych, piękna metróweczka, 106 cm. O to chodzi w tym wszystkim. W dzisiejszej wyprawie chodziło cały czas o złowienie metrówki i to się udało, całe 106 cm jest zaliczone, także nie jest źle.
sporo takiego szczupaka niedużego, powiedzmy 60-70 cm. Były takie ponad 70, około 80 cm. I to przeważnie takie brały na duże dosyć przynęty, nawet na 30-centymetrowe przynęty brały takie właśnie szczupaki, jak widzieliście. No ten duży też pobrał na 30. Używałem też 40, ale na 40 nie miałem żadnych brań w ogóle, więc cały czas trzymałem się tej 30 non stop. My widzimy się w następnym odcinku. Tymczasem kciuk pod filmem, jakiś komentarz, no i oczywiście możesz też suba zostawić. Trzymajcie się, cześć!